do kreatywnej. Kotek. O, pokażę wam kotka od razu. Kotek, który ostatnio mi przeszkadzał w programach, jest przekochany. Ma taką trochę twarz jak łasiczka. Przez te plamki. Idź, maluszku. Kochani, dzisiaj program o lumpeksach i przechodzę tymczasem już do relacji z Wieliczki. Potem pokażę wam, co kupiłam. I jakieś krótkie stylizacje z niektórymi ciuszkami. Dzisiaj pokażę wam trzy lumpeksy, które są blisko siebie. M&M Textile. Taki mały lumpeks, potem też mały, ale bardzo fajny, mój ulubiony lumpeks. W ogóle chyba ze wszystkich, jakie są. Mianowicie Kameleon. No i Biga w Wieliczce. No i także czekajcie na relację. Zacznę od M&M Textile, bo jest najbliżej i za chwilę już zobaczycie przebiteczki. Kochani, właśnie zaparkowałam w Wieliczce. Ulica Słowackiego. Tam jest IPN, tak dla orientacji waszej. I tutaj zaraz są dwa lumpeksy, które już wam pokażę. Idziemy do pierwszego. Ten pierwszy lumpeks to jest tak bardziej... Czasem tam coś fajnego kupuję. Miałam tam designerski płaszcz między innymi, ale no czasem tutaj są takie troszkę nieracjonalne ceny, aczkolwiek całkiem warto tutaj zajrzeć. No i moi drodzy, ten pierwszy second hand, czasem tam chodzę. To nie jest mój ulubiony sklep, ale jest w porządku, jest taki mały, jak tam zobaczycie w przebiteczkach, naprawdę taki wąski sklepik, kilka wieszaków tak jakby wzdłuż postawionych, tak trochę boksów, rzeczy są wywieszone też na górze. No i powiem wam, że jak jest nowa dostawa, to tam jest całkiem fajny towar, można coś wybrać, bo są i rzeczy takie trochę gorsze i fajniejsze, bardzo różne. I tam znalazłam designerski płaszcz. Taki płaszcz z tej kozy, który widzieliście, czarny, który pokazywałam w zimie. No i też kilka bardzo fajnych rzeczy znalazłam. No i zobaczcie sobie, wybrałam sobie kilka rzeczy, bo akurat trafiłam dzisiaj na promocję. Promocja była taka, że rzeczy były od 3 zł bodajże, nie, nawet chyba taniej, od 2 zł, jakieś takie mniejsze. Spódnice po 4 zł, sukienki po 7 zł. Taka wyprzedaż, bo to jest ostatni dzień przed nowym towarem, jutro będzie nowy towar. No i bardzo się cieszę, bo ja już nie chcę wydawać takich większych pieniędzy na nowym towarze, więc super, że wyprzedaż, bardzo się cieszę. No i znalazłam dwie spódnice, czy właściwie trzy spódnice fajne i tam chyba pokazuję, jak je mierzę, tak. Taką spódniczkę, jakby w taką panterkę z rozcięciem, bardzo fajna, ale powiem wam, że stwierdziłam, że mam tych rzeczy w panterkę na tyle, że już nie potrzebuję chyba kolejnej spódnicy, nawet za te 4 zł, chociaż podobała mi się. Gdybym może nie miała takich rzeczy w tym stylu, to pewnie bym ją wzięła, bo całkiem fajnie leżała. Potem mierzyłam też czarną spódnicę z guzikami, takimi złotymi, super, i chyba podaruję ją koleżance, bo wiem, że ona lubi taki styl, jeśli jej się spodoba. Kupiłam ją za 4 zł i też mierzę tam spódniczkę skórzaną, bardzo fajnej marki, naprawdę super marki, potem wam pokażę tą spódniczkę jeszcze w stylówce. Świetna, naprawdę rewelacyjna spódniczka z cieniutkiej takiej irchy i skóry połączonych, naprawdę bardzo, bardzo fajna i no będzie do grubych rajstop na zimę, na jesień, ekstra po prostu. Także całkiem fajne zakupy, niedrogie. Aha, jeszcze znalazłam sukienkę z jedwabiem. To jest podobna sukienka do tej pudrowo-różowej, którą mam, wiskoza z jedwabiem, też włoska właśnie. Bardzo podobnym stylu, tylko inne kolory, takie bardziej morskie. Coś mi się to kojarzy z plażą. Powiem wam, że bardzo mi się spodobała ta sukienka. Jest bardzo krótka, ale na plażę będzie idealna. Cieniutka, można ją też zwinąć do bagażu, więc bardzo, bardzo super zakup według mnie. Też wam się za chwilę pokażę w tej sukience już tak bardziej konkretnie. I kochani, no właściwie tutaj więcej nie kupiłam, bo coś tam jeszcze dodatkowo mierzyłam, już wam nie pokazuję, bo nic ciekawego to nie było. No i super, jestem zadowolona, tam jeszcze oglądałam jakiś taki plecaczek mały skórzany, ale jednak wiecie co, nie kupuję już rzeczy, które nie są mi takie niezbędnie potrzebne, albo które nie są zachwycające po prostu, które muszę mieć w swojej kolekcji, bo można powiedzieć, że mam taką kolekcję tych vintage i takich rzeczy z pięknych i z pięknych materiałów, także jednak stwierdziłam, że to nie jest coś, co muszę mieć w swojej kolekcji.
tak jak mówię. Także kochani, no podsumowując, fajny lumpek, warto zajrzeć. Jest blisko właśnie Kamelona, więc by można sobie to zaliczyć pod rząd. Zachęcam Was, żebyście sobie tam zajrzeli. Możecie trafić na super rzeczy, możecie na nic nie trafić. Także to jest tak na dwoje babka wróżyła w tym sklepie. Czasem naprawdę kilka razy wejdę i nic, a czasem są świetne rzeczy i właśnie takie wyjątkowe rzeczy. I nieprzesadnie drogie, chociaż czasem się tam zdarzają jakieś takie nagłe ceny, zupełnie dla mnie zagadkowe i nieuzasadnione, jak chodzi o jakość i w ogóle wygląd tych rzeczy. No dobrze, kochani, no to już przechodzimy do następnego lumpeksu. Teraz jestem właśnie w moim ulubionym sklepie, to jest Kameleon. Bardzo lubię ten sklep, wiele lat już tam chodzę. Mam tam też takie towarzystwo takich bardzo fajnych, miłych, sympatycznych i stylowych pań, które sobie często tam doradzamy różne rzeczy. No i ekspedientki, panie sprzedające są bardzo miłe, bardzo, naprawdę bardzo takie, no, świetne sprzedawczynie i w ogóle naprawdę polecam ten sklep i ze względu na obsługę, i ze względu na towar, bo towar jest rewelacyjny i tam naprawdę znajduję zawsze mega perełki i vintage, i takie zupełnie nowoczesne. Ceny są też zupełnie przeciętne, nie są jakieś za wysokie, można kupić rzeczy fajne bardzo tanio. Czasem są droższe, jak są jakieś takie nówki, bardzo modne na przykład. No to troszkę drożej, ale to nie ma przesady w tych cenach, naprawdę. W porównaniu do na przykład takich dużych sieci lumpeksowych, to tutaj ceny są ekstra, według mnie. No i zobaczcie, tutaj mierzę kilka rzeczy też w tym lumpeksie, bo mimo, że to już też jest 20% zniżki tutaj było, no to też już byłam już na nowej dostawie i kupiłam tam te buty Ralph Lauren, które widzieliście w ostatnim holu. Także naprawdę niewiele rzeczy tutaj teraz wzięłam do przymierzalni. Wzięłam między innymi taki wełniany, piękny, nowy żakiet beżowy, taki brązowy bardziej, ale niestety no nie za ciekawie leżał. Nie najgorzej, ale nie zachwyciło mnie to. Później mierzę też kombinezon Top Shopu. No i wygląda fajnie, ale no niestety poliester. Mimo, że miły w dotyku, to jednak stwierdziłam, że nie będę kupować poliestrowego kombinezonu. Tym bardziej, że tu prawie cały był poliester z dodatkiem jakiegoś tam nylonu. Także no nie, odrzuciłam to. Kolejna rzecz, którą mierzę, to żakiet, a właściwie taka garsonka czerwona vintage. No i możecie zgadnąć, że żakiet od tej garsonki wzięłam, mimo że jest poplamiony i będę próbowała go wywabić. Także dzisiaj go Wam nie pokażę w stylówkach, bo widać tą plamę. Jest taka plama tu z boku po jednej stronie i będę próbować wywabić, jeśli nie, to wymienię go po prostu, no bo jednak z plamą nie będę nosić, chyba że będzie jakaś mała resztka tej plamy, to może broszkę ładną, bo do takiego stylu żakietu będzie fajna broszka pasować. No i nie wzięłam dołu, bo spódnica była za duża na mnie o wiele i jednak przeróbka byłaby zbyt kłopotliwa, a wycenione były oddzielnie, więc myślę, że nie ma problemu. Mierzę jeszcze taką bluzkę z lnu H&M Linen, bardzo fajną, ale nie za dobrze leżała na mnie. Nie na moją figurę ta bluzka, zdecydowanie, ale naprawdę spoko i niedroga była, chyba 15 zł, no to więc jak na len, no to tanio, naprawdę. No i udało mi się ten żakiet kupić za 10 zł, ze względu na tą plamę też pani przeceniła, więc super, naprawdę super. Wzięłam tylko ten żakiet, więc będę próbować i dam Wam znać, czy udało mi się go uratować, bo jest przepiękny, ma śliczne guziki, takie jakby plecione z takiego sznurka, bardzo mi się podobają. No i przepiękny kolor i w ogóle też jest taki lekko taliowany, dłuższy, będzie mógł służyć na jesień jako marynarka i w ogóle będzie super do jesiennych stylizacji i na pewno, jeśli się go uda uratować, to go zobaczycie. Także, no jak widzicie, ten sklep jest taki bardzo, trochę jak zachodnie second handy, jest taki fajnie urządzony, w sensie wszystko jest bardzo ładnie rozłożone, podzielone na sekcje, tak estetycznie zaaranżowane, powiedziałabym. Tutaj nie ma jakiegoś bałaganu, wrażenia, że coś jest właśnie takie nieestetyczne, czy jest nieład. Wszystko jest fajnie na wieszaczkach wywieszone, jest w osobnej salce, takie mniejsze, jest dział męski i takie rzeczy domowe, bielizna w koszach, takich półkach bardziej. Także naprawdę jest to bardzo też taki dogodny sklep do robienia zakupów. Niewielki, ale naprawdę jest też popularny, powiem Wam, bo sporo osób tam chodzi do tego sklepu, no bo właśnie, no po prostu jest dobry, wiecie co, i
to jest taki przykład fajnego biznesu, że ludzie sobie zdają sprawę, że jakością swoich usług i takim nieprzeginaniem z cenami, dobrym asortymentem, dbaniem o klienta można właśnie wiele lat ten biznes prowadzić i ludzie się nie zniechęcają, tylko coraz więcej ludzi tam przychodzi. To jest trochę coś, czego ja nie rozumiem w niektórych biznesach w Polsce, że starają się jak najwyższe ceny, jak najwięcej szybko zarobić. Nie wiem, czy po prostu to ludzie robią, żeby na chwilę zarobić, żeby szybko się dorobić i zamknąć wszystko. Może taka strategia też jest jakaś tam dla kogoś dobra, ale jeśli ktoś chce naprawdę zarabiać całe lata na jakimś interesie, no to ja nie jestem ekspertką od biznesu, ale wydaje mi się, że tak jak zauważyłam w Holandii, czy w krajach, które mają bardzo, bardzo długie tradycje kupieckie, że dbanie o tego klienta, o tą wysoką jakość, i o to, żeby się to, co dobre, nie zmieniało właśnie, to właśnie sprawia, że tam wracamy, że cały czas tam wracamy, że chcemy tam znowu przyjść, że nie czujemy się zniechęceni tym miejscem. I to jest chyba najlepsza strategia biznesowa. Po prostu jak coś jest dobre, to nie psujmy tego. Wystarczy tego nie psuć i zachować ten poziom. No tak, ale dobra, już przestaję ględzić, kochani. No i teraz ostatni sklep. Tutaj zobaczcie przebitkę, jak sobie jeszcze idę. No i właśnie, tutaj już widać sklep w środku. No i bardzo miła też sprzedawczyni, ta pani zawsze fajnie doradza i w ogóle no, jest przesympatyczna. Ja tam też bardzo lubię chodzić, chociaż nie chodzę też tam za często, bo to nie jest aż tak po drodze. Ja nie mam zawsze tyle czasu, żeby wszystkie sklepy, wiecie, obskakiwać wokoło. Ale chodzę tam też nieraz i no i też zobaczcie, tu jest naprawdę też fajnie to wszystko tak wystawione i ta biga nie jest za duża, bo ja trochę nie przepadam za tymi sklepami ogromnymi, takimi jak ostatnio Wam robiłam z Łagiewnik. No i ten sklep jest taki w sam raz, że okej, że jest duży, jest przestronny, wszystko widać, wszystko ładnie jest wystawione, ale nie ma tam takiej przesady, nie ma tam takiego przytłoczenia, że naprawdę już masz dość chodzenia po tym sklepie. Jest idealny. Bardzo fajne sukienki tam mają i naprawdę tam kupiłam kilka przepięknych sukienek, pięknych żakietów. Zdarzało mi się kupić i też ceny nie są jakieś przesadzone. Powiem Wam, że nawet jak na Bigę, gdzie czasem są wysokie ceny, to tutaj są takie te ceny naprawdę w porządku. No, czasem coś droższego się zdarzy, ale naprawdę są dobre ceny, czyli można sobie kupić coś naprawdę superowego za taką okej cenę. No i jak ja mierzę tutaj taki najpierw sweterek z alpaką i z wełną, ale ten sweter w końcu go nie wzięłam, bo tam jednak troszkę za duży procent sztucznego był w tym sweterze. Tam było chyba coś 70% nylonu w tym swetrze. Mimo tych dodatków, tych wspaniałych włókien, jednak się nie zdecydowałam. I może troszkę też ten kolor był już taki trochę za mocny dla mnie. Sweterek był przemiły. Gdybym miał więcej tych naturalnych włókien, to bym go raczej wzięła, bo na przykład do tej sukienki, którą mam na sobie i którą miałam na zakupach, bardzo fajnie według mnie wyglądał. No, ale tak w sumie to nie do wielu rzeczy bym pasował, więc stwierdziłam, że chyba jednak nie. No i kolejna rzecz to mierzę żakiet taki w kratkę. Krótki taki krop żakiet. Przepiękny, z wełny naturalnej, z aksamitem i w ogóle w taką szkocką kratę, no bardzo, bardzo stylowa rzecz. No i on kosztował 24 zł. Tak jak w ogóle też kilka tam żakietów zauważyłam, że tyle podobnie kosztowało, takich lepsiejszych. No i bardzo mi się spodobał. Od razu wiedziałam, że ten żakiet będzie mój, bo to jest w moim stylu i on jest takim angielskim, bardzo eleganckim stylu. Na jesień, na zimę to jest przepiękna rzecz i będą z tego mega stylizacje. Zaraz Wam pokażę próbkę. No i jeszcze drugi żakiet, który mierzyłam, taki chanelkowy jakby. I wiecie co, ten żakiet był spoko, nawet też miał niezły skład, co mnie zdziwiło, bo to jest H&M, jakiś taki lekko vintage'owy. Wydaje mi się, że to będzie z lat 2000, coś takiego, tak mi się wydaje. Ale bardzo fajny żakiet, ale nie zachwycił mnie, nie wyglądałam w nim jakoś super. Też ten kolor jest trochę dla mnie za blady, mimo wszystko. Gdyby to był troszkę bardziej taki wyrazisty róż, albo z dodatkiem czerni, to bym w tym lepiej wyglądała i wtedy pewnie bym go wzięła, bo miał całkiem ładny krój, taki no ciekawie skrojony, był naprawdę ciekawie skrojony.
z myślą o programie, o stylówkach Chanel bym go kupiła, ale jednak stwierdziłam, że poczekam na coś lepszego i trochę w stylu też Chanel, ale też trochę w stylu takim właśnie vintage i retro znalazłam żakiet od Noah Noah. Zresztą ten żakiet już widziałam kilka razy w tym sklepie, ale nie mogłam się zdecydować, ale stwierdziłam, że jest tak fajny, tak oryginalny, ma świetny kolor i ma te dodatki turkusu, który ja bardzo lubię i też ma taki trochę może szadelkowy materiał, ale jest to naturalny materiał z lnem, także naprawdę bardzo fajny żakiet. Trochę mi tutaj odstaje na ramionach, bo ja mam sukienkę z takimi lekkimi bufkami, no i to tak może trochę zaburzać proporcje. Myślę, że do innej sukienki będzie to lepiej wyglądać, albo do spodni. No także wzięłam te dwa żakiety i jestem mega zadowolona z obydwu tych żakietów. Także i tamten drugi chyba też właśnie 24 zł. No i to były najdroższe rzeczy, które kupiłam. Ale nie żałuję, bo to będą piękne rzeczy na jesień i naprawdę takie też perełki do mojej kolekcji. Także, no, także kochani, tak wyglądają trzy pierwsze sklepy w Wieliczce, które Wam bardzo polecam, jeśli będziecie kiedyś. I naprawdę, naprawdę można tam kupić super rzeczy. Ja wiele razy tam kupiłam przepiękne rzeczy, wiele z nich widzieliście właśnie w programach, także zachęcam Was, odwiedźcie Wieliczkę i właśnie te lumpeksy. I kochani, teraz jeszcze krótkie przebiteczki, stylóweczki z tymi rzeczami na koniec dla Was. I pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne programy. Ha, i oczywiście też proszę Was o polubienia filmiku, jeśli Wam się podobał, oraz zasubskrybowanie kanału. I już czekajcie na program o biżuterii i kolejny haul lumpeksowy, który pewnie za tydzień. Także do zobaczenia i cześć. Bye, bye. Pozdrawiam.